Przychodzi taki dzień, gdy z byłym małżonkiem łączą się tylko kredyt i dzieci. Uregulowanie spraw związanych z dziećmi to kwestia leżąca wyłącznie po Waszej stronie. Jednak rozwiązanie kwestii kredytu nie jest już takie proste. Tutaj decydujący głos ma bank. A to niestety niełatwy negocjat. Nazywam się Iwo Kliszy, jestem adwokatem, a w mojej kancelarii Kliszy Wspólnicy od kilkunastu lat prowadzimy m.in. sprawę o rozwód i podział majątku wspólnego. Wiem, jak wiele problemów sprawia kwestia kredytu po rozwodzie. Dręczy Cię pytanie, jak masz zacząć nowe życie, skoro ciągnie się za Tobą ogromne zadłużenie hipoteczne. W dodatku często dotyczy ono domu, w którym już nie mieszkasz. Z tego filmu dowiesz się, co się dzieje z kredytem hipotecznym po rozwodzie, jak możesz pozbyć się kredytu hipotecznego po rozstaniu, czy sąd może podzielić Wasz kredyt w podziale majątku, jak wygląda sytuacja, gdy kredyt był zaciągnięty przed ślubem, ale spłacany już po zawarciu małżeństwa? Co jeśli kredyt został zaciągnięty wspólnie na remont mieszkania, będącego tego własnością tylko jednego małżonka? Czy w trakcie trwania małżeństwa można zaciągnąć kredyt wyłącznie na siebie i kupić mieszkanie do swojego majątku osobistego? Kto zobowiązany jest do spłacania kredytu zaciągniętego bez zgody drugiego małżonka? Opowiem, jak rozwód wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu frankowego, a także powiem kilka słów o kredycie zaciągniętym na działanie przedsiębiorstwa i o jego rozliczeniu już po rozwodzie. Jak widzisz, zagadnień do omówienia jest bardzo dużo. Zanim jednak przejdziemy do ich wyjaśnienia, chciałbym Ci zasygnalizować, że bardzo często będę posługiwał się takimi zwrotami jak majątek wspólny małżonków czy majątek osobisty. Jeżeli nie jesteś do końca pewny, co oznaczają te pojęcia, wszystko tłumaczę w filmie, który już jest na kanale. Możesz go obejrzeć, klikając w link widoczny teraz na ekranie lub w opisie. Okej, nie traćmy więc czasu i najpierw weźmy na tapetę kredyt hipoteczny. Co się dzieje z takim kredytem po rozwodzie? Być może jesteś w następującej sytuacji. Pobraliście się już jakiś czas temu, kilka lat później wzięliście kredyt hipoteczny, następnie był rozwód, ale jeszcze nie podzieliliście wspólnego majątku. Chcecie, by jedno z Was przejęło nieruchomość na wyłączną własność razem z kredytem. Drugie chciałoby kupić sobie inne mieszkanie i na ten cel zaciągnąć swój własny kredyt hipoteczny. I tu zaczynają się schody. Rozwód nie ma żadnego wpływu na zobowiązanie kredytowe. Okazuje się, że nie można tak pozbyć się kredytu hipotecznego, nawet jeżeli pozbywasz się nieruchomości. To ogromny problem. Małżonek, który się wyprowadził i fizycznie ma już nie spłacać kredytu, w dalszym ciągu jest tym kredytem obciążony. Przekłada się to na obniżenie jego zdolności kredytowej. Sytuacja wydaje się patowa. Co można z tym zrobić? Jak pozbyć się kredytu hipotecznego? To pytanie powinno być skierowane do banku. Bank jest wierzycielem Waszego zadłużenia i niestety sami bez jego zgody niewiele możecie zrobić. Najprościej jest sprzedać nieruchomość i z uzyskanej ceny spłacić kredyt. Ekonomicznie jednak nie zawsze się to opłaca. Kredytobiorcy częściej decydują się na zawarcie aneksu do umowy kredytu i przepisanie go wyłącznie na jednego małżonka. Chociaż wygląda to na idealny sposób na załatwienie problemu, w praktyce na tej drodze napotkasz wiele wybojów. Przede wszystkim bank nie jest zainteresowany pozbyciem się jednego kredytobiorcy. Z oczywistych względów lepiej dla wierzyciela jest posiadać dwóch dłużników niż jednego. Po drugie, w obecnych czasach uzyskanie kredytu hipotecznego nawet w przypadku małżeństwa jest nie lada wyzwaniem. Udowodnienie, że posiada się tak dużą zdolność kredytową, by w pojedynkę ciągnąć ten wózek, jest bardzo trudne, ale w dalszym ciągu możliwe. Przede wszystkim pamiętaj, że uczestnikiem negocjacji w tej kwestii jest nie tylko Twój małżonek, ale również bank. Druga opcja, która zwykle jest rozważana w takich przypadkach, to zmiana dotychczasowego kredytobiorcy na inną osobę. Na przykład kredyt obciążający do tej pory żonę i męża może zostać przeniesiony z męża na matkę żony. Niestety, na taki manewr bank również musi wyrazić zgodę. Mimo wszystko taka swoista podmiana kredytobiorcy jest prostsza niż całkowite wyeliminowanie jednej strony umowy. Zdarza się, że takie przepisanie kredytu hipotecznego nastąpi na przykład na nowego partnera życiowego jednego z byłych małżonków albo po prostu na przyjaciela. Co się stanie, jeśli nie uda Ci się pozbyć kredytu hipotecznego? Jeżeli bank nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany dłużnika albo nie znajdziesz osoby, która mogłaby przejąć Twoje zobowiązanie, Ty pozostaniesz dłużnikiem banku. To nie jest komfortowa sytuacja, bo możesz już nie mieszkać w danej nieruchomości, a nawet nie być jej formalnym właścicielem. Mimo wszystko będziesz zobowiązany spłacać kredyt. Dzieje się tak dlatego, że kredyt, a własność nieruchomości to dwie zupełnie odrębne kwestie. Niektórzy decydują się zawrzeć ze swoim byłym współmałżonkiem porozumienie, z którego będzie wynikało, że to na nim ciąży obowiązek spłacania rat kredytu. To wydaje się dość oczywiste, skoro Twój małżonek zamieszkuje na co dzień w tej nieruchomości. Powinieneś jednak wiedzieć, że dla banku Wasza umowa nie ma większego znaczenia. Zobowiązanie wynikające z kredytu jest zobowiązaniem solidarnym. Oznacza to, że jeżeli Twój były małżonek przestanie spłacać zadłużenie, bank może zażądać tego od Ciebie. Co więcej, może żądać nie tylko płatności połowy wysokości raty, ale całości. Zobowiązanie solidarne polega bowiem na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Innymi słowy, dla banku nie ma znaczenia, kto spłaci dług. Ważne, żeby był spłacony. Jeśli spłacisz kredyt ponad część przypadającą na Ciebie, będziesz posiadał tzw. roszczenie regresowe do swojego byłego małżonka.
może żądać od niego zwrotu środków, które nadpłaciłeś ponad swoją część. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę, bo chciałbym, żebyś dobrze to zrozumiał. Może być tak, że dom w wyniku podziału majątku stanie się wyłączną własnością twojego byłego już małżonka, a kiedy przestanie on płacić raty kredytu, bank zajmie twoje wynagrodzenie za pracę i będzie miał do tego pełne prawo. Natomiast ty będziesz musiał założyć sprawę sądową byłemu mężowi lub byłej żonie i żądać zwrotu wpłaconych przez ciebie kwot na rzecz banku. W sprawach o podział majątku wspólnego sąd nie zajmuje się podziałem długów. Nie będzie zatem rozstrzygał o tym, kto ma spłacić zobowiązanie. Podzieli jedynie wasz majątek wspólny. Wyjątkiem od tej zasady jest spłata rat w okresie od ustania wspólności majątkowej do momentu dokonania podziału majątku, czyli najczęściej chodzi o okres liczony od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do wydania postanowienia o podziale majątku. Jeśli w tym czasie jeden z małżonków spłaca kredyt zaciągnięty wspólnie, płacona należność przestaje być długiem. Przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty. W podziale majątku osoba, która w tym okresie spłacała kredyt w całości, może żądać zwrotu połowy uiszczonych przez siebie rat. Kredyt hipoteczny ma jeszcze jedno istotne znaczenie w kontekście dokonywania podziału majątku wspólnego. Jeszcze kilka lat temu sądy odliczały wartość kredytu hipotecznego od wartości nieruchomości. Na przykład jeśli dom wart był 500 tysięcy złotych, a kredyt pozostały do spłaty opiewał na 300 tysięcy, sąd ustalał, że dom po odliczeniu zadłużenia wart jest 200 tysięcy złotych. Na tej podstawie zasądzał spłatę od małżonka, który przejmował nieruchomość. W tym przykładzie wysokość tej spłaty wynosiłaby 100 tysięcy złotych. Jak łatwo zauważyć, małżonek, który na dobre opuszczał nieruchomość, nie był w szczególnie dobrym położeniu. Druga strona zajmowała dom o wartości kilkuset tysięcy złotych, a on sam dysponował środkami w wysokości zaledwie ułamka tej kwoty. Kilka lat temu na skutek zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego sytuacja uległa zmianie. W 2019 roku Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym uznał, że wartość nieruchomości w toku podziału powinna być określana z pominięciem obciążenia hipotecznego. W orzeczeniu jednakże wskazano, że jeżeli zaistnieją ważne powody, dług może być uwzględniany przy ustaleniu wartości nieruchomości. Jakie są to powody? W uchwale podano jedynie, że te powody mogą odnosić się zarówno do stron sporu, jak również do samej nieruchomości. Jedną z takich okoliczności może być na przykład stan dzielonego majątku. Jeżeli nieruchomość jest jedynym składnikiem majątku i otrzymają wyłącznie jeden z małżonków, oczywiste jest to, że bank będzie zaspokajać swoje roszczenie z tego przedmiotu. W takiej sytuacji rozsądne wydaje się odliczenie niespłaconego kredytu od wartości nieruchomości. Jednak nie będzie to regułą. Znowu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest bardzo ważne. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że może być tak, że będziesz chciał przejąć dom o wartości 1 000 000 złotych, na który zaciągnęliście wspólnie ogromny kredyt. W takim przypadku sąd każe ci spłacić drugiemu małżonkowi kwotę 500 000 złotych, mimo że na domu ciąży hipoteka, którą będziesz musiał spłacać przez najbliższe 30 lat. A skąd masz wziąć te 500 000 złotych? Według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej to już jest tylko i wyłącznie twój problem. Jeżeli chcesz uniknąć takich lub podobnych niespodzianek, warto, żebyś zasubskrybował mój kanał, bo praktycznie w każdym nowym filmie znajdziesz tego typu ciekawostki. Okej, a co jeśli przed ślubem zaciągnęliście kredyt i kupiliście wspólne mieszkanie? Żeby wyjaśnić taką konfigurację, muszę najpierw wspomnieć o dwóch rodzajach współwłasności. Mieszkanie kupione przed ślubem zostaje nabyte przez osoby niebędące małżonkami, a co za tym idzie, będzie można wyróżnić w tym mieszkaniu udziały. Zwykle będzie to udział po jednej drugiej, chociaż nie zawsze, bo to kupujący decydują, w jakiej części staną się współwłaścicielami. Nierówne udziały we współwłasności często oznaczają, że zainteresowani zainwestowali środki o różnej wielkości w nabycie rzeczy. Samo zawarcie małżeństwa nic w tej kwestii nie zmienia. Ona przez parę nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego. W dalszym ciągu prawo własności nabytego mieszkania czy domu zalicza się do majątku osobistego. Oczywiście w odpowiedniej części ułamkowej. Można to zmienić w drodze aktu notarialnego, rozszerzając wspólność majątkową małżeńską. Nie ma natomiast takiego obowiązku. Mieszkanie nabyte przed ślubem przez partnerów z prawnego punktu widzenia ma taki sam status, jak mieszkanie nabyte na przykład wraz z bratem lub z siostrą albo obcą osobą. Ewentualne przejęcie mieszkania wyłącznie przez jednego spośród współmałżonków w takiej sytuacji odbędzie się w drodze zniesienia współwłasności, a nie podziału majątku wspólnego. Podobnie sytuacja ma się z kredytem, bo nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zaciągnąć taki kredyt z osobą całkowicie obcą. Będzie to zobowiązanie solidarne, co jest równoznaczne z tym, że bank zyska prawo żądania od każdego z was spłaty całości zadłużenia. Ewentualne rozliczenia pomiędzy wami nie będą interesować banku. Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa będziecie spłacać kredyt z majątku wspólnego na tą nieruchomość posiadaną przez was w części po jednej drugiej, nie będzie mowy o rozliczeniu nakładów. Środki zainwestowane w spłatę kredytu są majątkiem wspólnym po połowie, podobnie jak wasza nieruchomość. Sytuacja może przedstawiać się inaczej, jeżeli posiadacie udziały o różnej wielkości w nieruchomości zakupionej jeszcze przed ślubem. Jeżeli do tej pory wszystko jest dla ciebie jasne, daj mi znać, zostawiając łapkę w górze pod filmem, a jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz je w komentarzu. Codziennie poświęcam trochę czasu, żeby odpowiadać na wasze komentarze. Dzięki temu mogę uzupełnić lub dodatkowo wyjaśnić te elementy omawianego zagadnienia, których nie przewidziałem, przygotowując się do filmu. Co więcej, każda wasza reakcja, jak łapka w górę czy komentarz, to sygnał dla algorytmu YouTube'a, żeby pokazywać mój film większej ilości osób. A przez to mam szansę na rozwijanie mojego kanału i zdobywanie klientów do mojej kancelarii. Dlatego będę ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w tym zakresie.
Okej, a teraz wracajmy do kolejnego zagadnienia związanego z kredytami i rozwodem. Wyobraź sobie taki przypadek, który w praktyce występuje bardzo często. Mianowicie Anna odziedziczyła mieszkanie po babci. Stan techniczny lokalu pozostawiał wiele do życzenia. Następnie Anna wzięła ślub z Piotrem, a małżonkowie postanowili wspólnie wyremontować mieszkanie. Zaciągnęli w tym celu wysoki kredyt, który w następnych latach spłacali wspólnie. Żeby nieco skomplikować ten przykład, można nawet powiedzieć, że zadłużenie było spłacane wyłącznie z zarobków Piotra, bo Anna urodziła kolejno dwójkę dzieci i zrezygnowała z pracy zawodowej. Małżeństwo ostatecznie się rozpadło. Mieszkanie Anny należy do jej majątku osobistego, bo zostało nabyte przed ślubem. W dodatku w drodze spadkobrania. Pytanie brzmi, czy Piotr ma możliwość odzyskać środki, które zainwestował w remont lokalu. Piotr będzie miał możliwość zażądać zwrotu poczynionych przez siebie nakładów, bo spłata kredytu w trakcie małżeństwa to nakłady z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty Anny. Przy czym należy odnotować, że Piotr może żądać zwroty połowy spłaconych rat. Celowo w tym przykładzie zaznaczyłem, że kredyt był spłacany wyłącznie z jego pensji. Chcę podkreślić, że w przypadku wspólności majątkowej nie ma to znaczenia. Zarobki zarówno męża, jak i żony są majątkiem wspólnym obojga małżonków, niezależnie od tego, kto je uzyskuje. Dlatego Piotr nie może żądać całości zapłaconych rat, a jedynie połowy ich wysokości. Podobnych sytuacji, jak ta opisana w przykładzie, może być wiele. Jeśli masy majątkowe małżonków mieszają się, a w grę wchodzą kredyty spłacane z majątku wspólnego albo osobistego, to zawsze będziemy mieli do czynienia z nakładami. Wówczas będzie istniało roszczenie o rozliczenie tych nakładów, nawet jeżeli małżonkowie nie są tego świadomi. Przedstawię Ci to na nieco innym przykładzie. Wyobraź sobie, że Marzena zaciągnęła przed ślubem kredyt gotówkowy na zakup samochodu. Spłacała go sumiennie ze swojego wynagrodzenia za pracę. Wzięła ślub i po ślubie w dalszym ciągu spłacała kredyt ze swojego wynagrodzenia. Mogłoby się wydawać, że nic się nie zmieniło, natomiast w praktyce zmieniło się bardzo dużo. Po ślubie wynagrodzenie Marzeny nie jest już jej majątkiem osobistym. W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy ono do majątku wspólnego. Samochód, wobec tego, że był kupiony przed ślubem, jest majątkiem osobistym Marzeny, ale kredyt spłacany po ślubie to nakłady z majątku wspólnego Marzeny i jej męża na majątek osobisty Marzeny. W przypadku rozwodu mąż Marzeny może upomnieć się o swoje pieniądze i zażądać zwrotu nakładów w postaci połowy rat uiszczonych przez Marzenę po ślubie. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale dokładnie tak to wygląda w świetle przepisów prawa. Co więcej, nie dotyczy to tylko ruchomości. Sytuacja będzie wyglądała identycznie, jeżeli Marzena wzięła przed ślubem kredyt na zakup mieszkania, które następnie spłacała już po ślubie. Podkreślenie wymaga jeszcze jedna rzecz. Sąd w postępowaniu o podział majątku będzie rozliczał z urzędu, czyli obowiązkowo i z własnej inicjatywy, nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków. Tymczasem nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny zostaną rozliczone tylko i wyłącznie wtedy, gdy strona zgłosi takie żądanie. Podam Ci przykład. Agnieszka i Jan kupili mieszkanie na kredyt już po ślubie. Zaraz po zawarciu umowy kredytowej zmarł ojciec Jana. Zostawił synowi w spadku kilkaset tysięcy złotych. Jan postanowił spłacić kredyt hipoteczny właśnie z tych pieniędzy, czyli ze swojego majątku osobistego. Ma zatem prawo żądać zwrotu swojego nakładu w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Nastąpi to jednak jedynie wtedy, gdy zgłosi takie żądanie przed sądem w sprawie o podział majątku. Brak takiego wniosku spowoduje, że pieniądze z nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny przepadną bez powrotu. Jak widzisz, tych reguł i zasad jest dosyć dużo i nie są one też logiczne w każdym przypadku, a ewentualny błąd może mieć duże finansowe konsekwencje. Właśnie dlatego warto w takim przypadku zasięgnąć porady u adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach o podział majątku po rozwodzie. W mojej kancelarii mam zespół złożony z kilkunastu takich prawników. Z naszej pomocy możesz skorzystać w jednym z naszych biur we Wrocławiu, w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy lub Gdańsku, albo zdalnie za pośrednictwem porady telefonicznej lub udzielanej poprzez komunikator internetowy. Nasz prawnik przeanalizuje dokumenty, którymi dysponujesz i wyjaśni Ci, jak w Twoim przypadku można podzielić majątek wspólny, a także wskaże ryzyka i ślepe uliczki, których sam możesz nie zauważyć. Na nasze wsparcie możesz także liczyć na dalszym etapie podziału majątku, ponieważ prowadzimy sprawy sądowe, a także negocjacje mające doprowadzić do pozasądowego zakończenia tego typu sporu i to na terenie całego kraju. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu i teraz na ekranie. Serdecznie zapraszam do współpracy, a tymczasem my wracamy do naszego tematu. Czy w trakcie małżeństwa można kupić mieszkanie wyłącznie do majątku osobistego? Co do zasady, nieruchomość kupiona w trakcie trwania małżeństwa będzie stanowiła współwłasność małżonków. Jeżeli po ślubie miałeś do czynienia ze sporządzeniem jakiegoś aktu notarialnego, zapewne pamiętasz, że notariusz zawsze pyta o ustrój majątkowy panujący w małżeństwie oraz o to, czy nabywana rzecz będzie wchodziła do majątku wspólnego czy osobistego strony. W orzecznictwie ustalił się pogląd, że nawet jeżeli strona u notariusza zadeklaruje, że nabywa dany przedmiot
przedmiot do majątku osobistego w trakcie trwania wspólności majątkowej, przedmiot ten mimo wszystko będzie wspólny. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tej materii są jednoznaczne. Nie można ich zmieniać na podstawie oświadczenia. Istnieje jeden wyjątek od tej zasady. Jeżeli po ślubie nieruchomość zostanie nabyta za środki pochodzące z majątku osobistego małżonka, będzie ona stanowiła jego wyłączną własność. Jest to tak zwana zasada surogacji. W myśl tej zasady jeden składnik majątku zastępowany jest innym składnikiem i w dalszym ciągu stanowi on majątek osobisty, jeżeli pierwotny składnik również należał do tego samego majątku. Inną, aktualną kwestią jest ta dotycząca zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Aby zająć się tym tematem, musimy rozdzielić dwie sytuacje. Okoliczności przedstawiają się inaczej, jeżeli kredyt zaciąga wyłącznie jeden z małżonków i jest to kredyt gotówkowy, a inaczej, jeżeli jest to kredyt hipoteczny. Najpierw rozważmy pierwszą z tych sytuacji. Czy małżonek może zaciągnąć kredyt gotówkowy bez zgody męża lub żony? Biorąc taki kredyt gotówkowy na siebie, nie zawsze będziesz zobligowany do uzyskania zgody drugiego współmałżonka. Chociaż z życiowego punktu widzenia dobrze byłoby go chociaż o to zapytać. Nie ma jednak ustawowych ograniczeń, które mówiłyby o tym, do jakiej kwoty można zaciągnąć takie zobowiązanie bez wiedzy swojej drugiej połowy. Tak naprawdę jedyne limity w tym zakresie ustalają banki. W zależności od tego, czy kredyt został zaciągnięty bez zgody lub za zgodą drugiego małżonka, bank może w odmienny sposób dochodzić swoich roszczeń. Jeśli zaciągnąłeś kredyt samodzielnie i powinęła ci się noga, wierzyciel może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z twojego majątku osobistego, a także z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także z przedmiotów majątkowych, które wchodzą w jego skład. Zauważ, że w tym przypadku niemożliwe będzie prowadzenie egzekucji np. z waszego wspólnego mieszkania, chyba że w małżeństwie zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Inaczej będzie przedstawiała się sytuacja, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą żony czy męża. Wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonka. Czy w czasie trwania wspólności majątkowej można zaciągnąć kredyt hipoteczny bez zgody męża czy żony? Taki kredyt może być zaciągnięty tylko na jednego małżonka, ale żona czy mąż muszą wyrazić na niego zgodę. W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego, współmałżonek nie może być nieświadomy takiego zobowiązania. Przyczyna jest dość prozaiczna. Nieruchomości nabywane w trakcie trwania małżeństwa będą należeć do majątku wspólnego. Jak sama nazwa kredytu hipotecznego wskazuje, bank udzielając kredytu żąda ustanowienia zabezpieczenia tego zobowiązania właśnie poprzez ustanowienie hipoteki. Nie można jednak ustanowić hipoteki bez zgody obojga współwłaścicieli nieruchomości, czyli w tym przypadku bez zgody zarówno męża, jak i żony. Innymi słowy, nie da się tutaj nic ukryć. Kredyt frankowy jako kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości rządzi się takimi samymi prawami jak kredyt hipoteczny. Natomiast to, co zapewne zainteresuje Cię w tym kontekście, to możliwość pozwania banku i uzyskania stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Do niedawna regułą było to, że w takiej sprawie oboje byli małżonkowie musieli pozwać bank. Okazywało się to być wysoce problematyczne, bo często tylko jeden z byłych małżonków był zainteresowany prowadzeniem takiego procesu. Co za tym idzie, jego były partner mógł skutecznie utrudniać mu życie. W końcu zemsta najlepiej smakuje na zimno. Brak współdziałania obojga byłych małżonków jeszcze do niedawna skutkował brakiem legitymacji czynnej, a w konsekwencji oddaleniem powództwa. Problem był na tyle powszechny, że zajął się nim Sąd Najwyższy. W jednej z ostatnich uchwał uznał, że każdy z byłych małżonków może wystąpić samodzielnie o unieważnienie umowy kredytowej. Nie jest konieczne ich współdziałanie w tej materii. Stwierdzenie nieważności umowy kredytu ze względu na istnienie w niej niedozwolonych postanowień umownych to tylko jedno z dwóch żądań, które znajdą się w pozwie w sprawie frankowej. Drugie żądanie to zwrot pieniędzy od banku. Pozostaje jeszcze kwestia, kto i ile w takiej sytuacji otrzyma od banku w razie pomyślnego zakończenia sprawy. Jeżeli jesteście po rozwodzie, to nie ma już pomiędzy Wami wspólności majątkowej. Udziały byłych małżonków w majątku wspólnym co do zasady są równe. To oznacza, że co do zasady bank powinien zwrócić Ci połowę środków, które od Was otrzyma. Jeżeli sąd ustali nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków, zwrot środków będzie przysługiwał im proporcjonalnie. Środki otrzyma jedynie strona, która wystąpiła z powództwem. Teraz jeszcze kilka słów o kredytach zaciąganych na poczet działalności gospodarczej. Kwestia prowadzenia takiej działalności bardzo często okazuje się problematyczna w czasie podziału majątku wspólnego. Jeśli działalność została założona w czasie trwania małżeństwa, to stanowi ona majątek wspólny. Bez znaczenia jest to, że mąż nie ma bladego pojęcia o tym, jak prowadzić salon kosmetyczny, a żona nigdy w życiu nie wymieniała oleju w samochodzie. Kwestia kredytów zaciągniętych na założenie lub prowadzenie działalności gospodarczej dodatkowo komplikuje całą sytuację. Tak jak w przypadku każdego kredytu, znaczenie ma to, czy został zaciągnięty przed czy po zawarciu małżeństwa oraz z jakich środków był spłacany. Możemy wyróżnić tutaj kilka kombinacji. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, kiedy działalność została założona przed ślubem, a kredyt na jej rozwój zaciągnęli się dopiero po ślubie. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo wchodzi do majątku osobistego małżonka. Jeżeli małżonek zakupił do swojej firmy np. sprzęt komputerowy już w trakcie trwania małżeństwa, w dalszym ciągu będzie to sprzęt wchodzący w skład jego majątku osobistego, ale jeśli kredyt był spłacany w trakcie trwania wspólności majątkowej ze wspólnego majątku małżonków, będzie stanowił on nakład z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty właściciela.
przedsiębiorstwa. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, w której zarówno założenie działalności, jak i zaciągnięcie kredytu miało miejsce już po ślubie. W takim przypadku przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego. Nie ma znaczenia, kto je prowadził, ani czy drugi małżonek angażował się w sprawy firmy. Uwaga, zaciągając kredyt na prowadzenie swojego przedsiębiorstwa, małżonek nie musi pytać Cię o zgodę. Ale jeśli przestanie spłacać kredyt, będzie odpowiadał za zaległości również przedmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa, mimo że należą one do majątku wspólnego. Gdy jeden z małżonków zaciągnął kredyt w trakcie trwania wspólności ustawowej, za który nabyto przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego, a następnie kredyt ten został spłacony już po ustaniu wspólności ustawowej, płacony przez jednego z małżonków dług przekształca się w nakład na majątek wspólny. Warto odnotować jeszcze jedną ważną rzecz, która będzie miała znaczenie dla ustalenia, czy nakłady na przedsiębiorstwo zostały poczynione. Otóż obecnie standardem jest, że przedsiębiorcy posiłkują się kredytami obrotowymi. Kredyt obrotowy przeznaczony jest na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z praktyki orzeczniczej wynika, że taki kredyt nie zawsze jest traktowany w sprawie o podział majątku wspólnego jako nakład, nawet jeżeli został spłacany z majątku wspólnego na przedsiębiorstwo stanowiące majątek osobisty i odwrotnie. Dlaczego? Ponieważ często przedsiębiorcom trudno jest wykazać, na co konkretnie ten kredyt został przeznaczony i nie sposób powiązać go z konkretnym składnikiem majątku. W orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli kredyt obrotowy został spożytkowany na uiszczenie zobowiązań podatkowych czy względem ZUS-u, nie jest to nakład, a koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Jako taki nie ulega on zatem rozliczeniu. Stąd nie podzieli długu w podziale majątku, ale jak widzisz, wcale nie jest tak, że kredyty i podział majątku nie mają ze sobą nic wspólnego. Zdradzę Ci, że harmonogram spłaty kredytu niemal zawsze trafia do akt sprawy podziałowej. Jeżeli myślałeś, że zaciąganie kredytu to stos dokumentów i wiele formalności, to zapewniam Cię, że przy podziale majątku wcale nie jest łatwiej. Dlatego zachęcam Cię do skorzystania z pomocy prawnika, który poprowadzi Cię przez te wszystkie formalności. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat sprawy sądowej o podział majątku wspólnego, zachęcam Cię do obejrzenia filmu, do którego link widzisz teraz na ekranie. Do zobaczenia!